Film o Jana Komasy, o Powstaniu Warszawskim, to jest rzecz, której ciągle brakuje w pamięci Powstania Warszawskiego. Dziś żyją młodzi ludzie, którzy urodzili się w wolnej Polsce i mają 23 lata, ci najstarsi. To pokolenie 20-kilkulatków ma prawo znaleźć w ofercie kinowej, znaleźć film, który opowie ich językiem doświadczenie Powstania Warszawskiego. Mamy nadzieję oczywiście z jednej strony, że Powstanie Warszawskie jest ostatnim polskim powstaniem, ale z drugiej strony jest na tyle istotny, na tyle jakby odnosi się do rzeczywistości, że warto o nim opowiadać. Powstanie jest dlatego tak ważne do dzisiaj, ponieważ uderza w taki jakiś mit i wyobrażenie w ogóle uniwersalne, które zostanie zrozumiane wszędzie na świecie. Kiedy widzimy ludzi młodych szczególnie, biorących w dramatyczny sposób w swoje własne ręce swój los, i z bardzo małą tak naprawdę szansą na to, że się uda walczących. To widzimy w bardzo wielu filmach amerykańskich, właśnie w ostatnim Batmanie jest o powstaniu, w Awatarze było o powstaniu, mała społeczność niebieskich ludzików buntuje się przeciwko najeźdźcy, okupacji. To jest zawsze to samo, to jest jeden pewien taki archetyp w kulturze, który w tym filmie dokładnie też chcemy oddać. Przyznam, że 7 lat zajęło gromadzenie jakby jednak obrazu tamtego czasu, więc jakby bardzo się staramy umiejscowić to tam, natomiast tam znaleźć współczesność. Ktoś powiedział, że właśnie historia to takie dzisiaj, tylko wczoraj, więc w ten sam sposób staramy się o tym myśleć. Jest to rzecz bardzo trudna, żeby się wcielić, tu kieruję słowa do młodzieży, żeby się wcielić w psychikę naszego pokolenia. Żeby starać się patrzeć na Powstanie Warszawskie i działać w Powstaniu Warszawskim tak, jak to było w roku 1944. Przez te, myślę, że 6 lat cały czas praktycznie tekst powstawał. Zawsze to był scenariusz o takim trójkącie uczuć. Są dwie dziewczyny, jeden chłopak. Chłopak nazywa się Sebastian, dziewczyny nazywają się Kama i Biedronka. I praktycznie przez cały film obserwujemy, jak oni w grupie przyjaciół przy zgrupowaniu Radosław, które przeszło, właśnie zaczęło na Woli, przeszło całą pielgrzymkę przez całe miasto, i skończyło większość z nich właśnie na Czerniakowie. Obserwujemy, co się dzieje z ich uczuciami, obserwujemy dramatyczne decyzje, które są zmuszeni podejmować pod wpływem często traumatycznych wydarzeń. Ja gram jedną z dziewczyn z oddziału, w której jest główny bohater Sebastian, łączniczkę, normalną młodą dziewczynę, która jest z rodziny, która nie ma jakichś takich właśnie patriotycznych tradycji specjalnie, a wstąpiła do oddziału dlatego, że wstąpili razem z nią jej znajomi, jej przyjaciele, jej najlepsza koleżanka i Sebastian. Do tej pory miałem przyjemność grać w postaci, które były z definicji dobre, które żyły w tragicznych czasach, ale miały w sobie dużo, dużo dobroci. On kocha swoich ludzi, jest jednym z dowódców, ale jest w nim sporo egoizmu, jest w nim sporo jednak chęci dbania o siebie przede wszystkim. I to jest chyba taki facet, który doskonale znajdowałby się w każdych okolicznościach. Jak już opowiadamy o czymś tak ważnym, warto byłoby pokazać miasto tytułowe. Więc stworzymy Warszawę na potrzeby tego filmu, zrekonstruujemy potrzebne miejsca i szczególnie dzielnice. Teraz ta główna nasza wersja jest niepozbawiona animacji, dlatego że po prostu tej Warszawy już nie ma, trzeba ją stworzyć. A nie chciałbym całego filmu mieć tylko na bliskich planach, prawda? Za warstwę wizualną będzie odpowiedzialny Paweł Edelman. To jest o tyle ważne, że jakby strasznie lubię film Pianista i Paweł zrobił tam przepiękną pracę. Nie będziemy tego powielać na pewno, będziemy szukać swojego stylu, ale strasznie się cieszę, że jakby nad tym wszystkim będzie czuwał taki ktoś, kogo można uznać, znaczy kto jest mistrzem po prostu. Chciałbym strasznie pokazać dorobek ludzki. Miasto europejskie, które Europejczycy sobie sami w samym środku Europy rozwalają i robią to z jakimś durnym poczuciem obowiązku, a może i nawet niestety przyjemności. To, czy opowiadamy w 1944 roku, czy w 2012, 2013, czy w 2020, to jest to samo. Ludzie po prostu zawsze kierowali broń, tak naprawdę kierując na drugą osobę, kierują na siebie.
Nie ma czegoś takiego jak zabójstwo. Dla mnie jest ciągłe jedno wielkie samobójstwo, które ludzie realizują. I strasznie chciałbym o tym opowiedzieć, że ono się wyzwala i jest autodestrukcyjne, obejmuje wszystko i w tym filmie to będzie. Nie czas na jakąś syntezę. Ważne, żeby opowiedzieć powstanie warszawskie i postawić trudne pytania z nadzieją, że to widz znajdzie na nie odpowiedź. Chciałem hołd złożyć, na ile się uda. Szczery i prawdziwy dla ludzi, którzy jednak walczyli o to miasto. Ono zamieniło się w pył, w proch, w cegły, w ruiny. I znowu to miasto jest. I tu będzie, mam nadzieję głęboką, że tu będzie ta premiera, że do niej dojdzie, że to miasto jakby z powrotem się odbudowało. To jest taki symbol w ogóle cywilizacji ludzkiej, gdzie ludzie mają taką siłę, żeby z powrotem na koniec powstać.